Halo. Oj, obudziłem cię. Przepraszam. No, nic się nie stało. Mów, co się dzieje? Wróciłem właśnie z imprezy od Courtney i... no, odwaliła. To znaczy? No, w wielkim skrócie to weszła na stół, ośmieszyła Alanę, dowiedziała się, że spotyka się z Milesem i pofarbowała jej futro na czarno. Czekaj, co? Alana nic nieświadoma przyszła w bransoletce Milesa. Pamiętasz, Miles zawsze nosił taką bransoletkę? No, pamiętam. No, to Alana w niej przyszła, bo się tam podobała i u niej zostawił, czy tam coś takiego. No, a nawet nie wiedziała, że chodził z nami do szkoły i ciebie pobił. Serio nie wiedziała? Jakim cudem? No wiesz, ona się przeprowadziła jakoś niedawno do tego miasta i szkoły, no to ominęło ją to. A Miles ją okłamał. Nie powiedział o swojej przeszłości i jeszcze chyba... nie wiem, co on tam mówił. Chyba, że nigdy nie chodził do naszej szkoły. No to grubo. Dobrze, że mi nie było. Nie chciałbym na to patrzeć. Alana totalnie się załamała. Chyba serio zależało jej na Milesie. Powiem tak. Nie mogę już na to patrzeć. Mam dosyć Courtney i chciałbym, żebyśmy coś z tym zrobili. Tak, też uważam, że powinna ponieść konsekwencje. Alana... tak mi szkoda, James. Courtney weszła na stół, każdy się patrzył. Zaczęła opowiadać o tym, że Alana pewnie wiedziała o tym, co zrobił Miles i że po prostu jest okropna. I że wiedząc, jaką traumę zafundował jej Miles, dalej się z nim spotykała i to czyni z niej złego człowieka. Co ona gada w ogóle? Ona zafundowała mnie i Milesowi traumę. Właśnie, Courtney jeszcze mówiła, że to nie ona zafarbowała futro Alany na czarno, tylko jakaś, jak ona ma, Emily? Tak, chyba Emily. Courtney wyjęła swój telefon i pokazała jakieś wiadomości na Instagramie, że ta Emily pisała, że ona tak strasznie nienawidzi Alany i Rei i Alanie zafarbuje futro na czarno, a Courtney tam jej odpisała, że to jest okropne i że nie ma wstępu na imprezę. Nie wiem. Emily. No. Znasz ją? Ta. Nawet dobrze ją znam. Straciłeś z nią Courtney. Czyli najprawdopodobniej Courtney o tym wiedziała. Pamiętam nawet jak Emily zgubiła telefon. Nie ma kodu. No to już wiadomo, że Courtney napisała te wiadomości. No dobra, spotkamy się jutro? Pogadamy o tym wszystkim. Tak, jasne. Obmyślimy jakiś plan. Zadzwonię jeszcze do Rei. Po co? Bo się przyjaźniła z Courtney. Poza tym też ma jej dość. Mama Rei z dyrektorką. Moglibyśmy to jakoś wykorzystać. Reja ma szczęście, że jej nie było, bo pewnie też by jej się oberwało. W sumie to szkoda, bo należy jej się. Reja już jest w porządku. Zmieniła się. Tak, magicznie, w tak krótkim czasie. Wierzysz w to? Zrozumiała swoje błędy i stara się je naprawić. A, jasne. Poza tym, ty chyba tak strasznie jesteś przyjęty tą sytuacją, bo dalej podoba ci się Alana, co? Przyznaj się. To do zobaczenia jutro. Dobrze, a teraz opowiadaj, jak to dokładnie było. Co zrobił Miles? Okej. Powiem ci to tak, jak ja pamiętam. Otóż Miles chodził z nami do szkoły. I od zawsze był taki trochę inny. No wiesz, był taki naprawdę cichy. Mało co się odzywał. Dużo osób go nie lubiło. Uważało go trochę za takiego... dziwaka, aż pewnego dnia, jakby ci to powiedzieć, miał takiego tam jakiegoś jednego kolegę i temu koledze powiedział, że kręci z Courtney. Co? Tak, i ten kolega komuś to powiedział i ten ktoś powiedział komuś, no i tak się to rozeszło. Każdy uważał, że kłamie, no, w tym ja. I wiesz, niektórzy zaczęli podchodzić do niego i go pytać o to. A on im zaczął opowiadać, że no spotyka się z Courtney po szkole, ale że to jakiś tam tajemniczy związek czy coś takiego, nie pamiętam. Courtney mówiła, że to jest nieprawda i śmiała się z niego,
a on za każdym razem pytał ją, dlaczego mu to robi. Trwało to przez jakiś długi czas, a Courtney zaczęła jeszcze bardziej się z niego śmiać i mówić mu, że jest wariatem i tak dalej. Aż w końcu James włączył się do dyskusji. Pamiętam to, jakby to było wczoraj. Courtney się z niego tak śmiała i mówiła, że no zwariowałeś. Nigdy z tobą się nie widziałam po szkole. Czemu kłamiesz? Czemu udajesz? Miles się pytał, dlaczego ona kłamie? Przecież się spotykają. I on naprawdę ma do niej głębokie uczucia i dlaczego mu to robi? Przecież nic takiego złego nie robi. Aż w końcu do rozmowy włączył się James. No i powiedział, że jest zwykłym wariatem, że powinien się leczyć i jeszcze jakieś takie inne nieprzyjemne rzeczy. Dookoła było pełno ludzi, każdy się z niego śmiał. James w końcu powiedział, że Courtney nigdy by nie mogła mieć uczuć do kogoś takiego jak on, czy tam coś takiego. No i Miles się na niego rzucił. I pobił go bardzo mocno. Do takiego stopnia, że James był w szpitalu. I chyba nawet miał coś złamane. I był w śpiączce. Coś takiego, nie wiem, takie słuchy mnie doszły, czy to prawda, nie wiem. Co? Dlaczego mi nic o tym nie powiedziałaś? No bo przez bardzo długi czas nie wiedziałam nawet, z kim się spotykasz. Mówiłaś, że nie ma Instagrama ani nic. Bo nie ma. No, teraz wiesz dlaczego. A poza tym nie poznałam go. Wiesz, jak on się zmienił? Wygląda kompletnie inaczej niż wtedy, jak chodził z nami do szkoły. Wtedy był taki drobny, cichy, niski, trochę brzydki. A teraz dojrzał, bardzo się zmienił. Głos mu się zmienił, jest wyższy, pewny siebie. A ta bransoletka... Coś mi w głowie mówiło, że to wygląda znajomo, ale nie wiem. Jakoś starałam się wyprzeć to ze swojej świadomości. Ale kiedy zobaczyłam ją z bliska, no to już wiedziałam, że to chyba jego. Czemu mi nie powiedziałaś? Nie wiem, nie pomyślałam o tym. Nie sądziłam, że ktoś inny ją rozpozna. Ale Alana, musisz pamiętać, że to jest wersja wydarzeń Courtney. Prawda mogła być totalnie inna i wydaje mi się, że jest. Sama wierzyłam, że Miles to jakiś wariat i wymyślał. Ale poznałam go. Nie jakoś bardzo. Ale no nie wydaje mi się, żeby... Nie wiem, nas myślał. Może być tak, że Courtney faktycznie się z nim widywała po szkole. Tylko robiła z niego jakiegoś wariata i udawała, że tego nie robiła. To nie zmienia faktu, że mnie okłamał i pobił Jamesa. Nienawidzę przemocy, wiesz o tym. On też o tym wiedział. O mój Boże, to dlatego tak się zdenerwował wtedy. O czym ty mówisz? Lyria, mi naprawdę na nim zależało. Naprawdę mi się podobał. Dalej mi się podoba, ale... Ale nie mogłabym być... z kimś takim. Musisz to wszystko na spokojnie przemyśleć i poza tym porozmawiać z nim. To najważniejsze. Nie chcę z nim rozmawiać. Nie chcę go w ogóle widzieć. Zrobił dwie rzeczy, których nienawidzę najbardziej. Każdy popełnia błędy, większe bądź mniejsze. Nie możesz go skreślić. Mogę. I to zrobię. I jeszcze mi się przez niego oberwało. Zobacz, jak ja wyglądam. Pojadę jutro po farbę i zafarbujemy ci futro na taki kolor, jaki miałaś wcześniej. Nie przejmuj się tym. Musimy tylko coś zrobić, aby Courtney poniosła konsekwencje. Oj, na pewno poniesie. Ja tego tak nie zostawię. Ośmieszyła mnie. A do tego jeszcze zafarbowała mi futro na czarno? Wiesz, jak ciężko wydostać czarną farbę z futra? Wiem, ale poradzimy sobie z tym. Będziesz wyglądać tak jak wcześniej. A teraz chodźmy już spać. Jest późno. Dobry pomysł. Będzie dobrze, Alana. Poradzimy sobie jakoś. Obiecuję.